Ponownie Radunia. Murawski. O, próba tutaj dorzucenia w okolicy pola karnego. Jeszcze szansa dla Raduni Stężyca, by świetnie otworzyć ten mecz. No i tak właśnie się dzieje! 1-0! Prowadzą gospodarze. Pierwsza bramka na wiosnę zdobyta przez Radunię Stężyca staje się faktem. Płasko w pole karne. No, ależ tam obszedł się smakiem teraz Wojtek Łuczak, bo już składał się do pięknego woleja. Tymczasem Wigry wychodzą z kontrą i jak to rozegrają? Ależ popędzili tutaj czterema zawodnikami goście. No tylko jeszcze trzeba tutaj wprowadzić troszkę porządku. Będzie strzał z dystansu? Nie, to jest dośrodkowanie. I bramka na 1-1. Perfekcyjnie przeprowadzona kontra Wigier Suwałki. Ależ to zrobili fenomenalnie. Czterech zawodników popędziło. Napastnik obecnie występujący w Wigrach Suwałki na wypożyczeniu, jak już wspomniałem, no i będzie miał okazję teraz wpisać się na listę strzelców. Zobaczmy, dośrodkowanie. Gdzieś tam ta piłka krąży w polu karnym Tułowieckiego i znalazła miejsce w siatce. Ajajajajajajaj, co się tutaj dzieje? Odwraca się to wszystko. To jest element, nad którym muszą popracować na Kaszubach bardzo mocno na treningach. A może jeszcze jakieś wzmocnienia w tym okienku? Kto wie, uwaga, bo teraz Caetano, bardzo ładne, dynamiczne wejście, ale później pogubił się zupełnie Caetano. Trzecia bramka dla Wigier staje się faktem, ależ tutaj nieporozumienie w barwach Raduni Stężyca.